Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Zamość w kolejnej audycji z cyklu Młodzi o młodych dla młodych, przygotowanej przez społeczność szkolną Zespołu Szkół imienia generała Józefa Kustronia w Lubaczowie. Jest nam niezmiernie miło gościć podczas dzisiejszego spotkania panią Izabelę Madej, pedagoga specjalnego w Zespole Szkół w Lubaczowie. Dzień dobry. Jako przedstawicielki uczniów naszej szkoły zasiadły dzisiaj uczennice technikum. I oczywiście prowadząca audycję Edyta Świstowicz-Mazur. Podczas tego listopadowego spotkania chciałyśmy poruszyć jakże delikatny, a zarazem trudny temat, a mianowicie temat związany z depresją. Szanowni Państwo, jeszcze do lat 60. ubiegłego wieku uważano, że problem depresji dotyczy jedynie osób dorosłych. Obecnie wiemy już, że dzieci i młodzież przeżywają bardzo trudne emocje, które niejednokrotnie wiążą się z występowaniem zaburzeń nastrojów. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej oraz od 4 do 8% nastolatków. Pani pedagog, czy zgodzi się pani z tymi liczbami? Czy tak rzeczywiście może być? Niestety tak. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest 4. najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba ta może dotknąć każdego z nas. Chorują na nią ludzie w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkający we wszystkich krajach świata. Na świecie cierpi na nią aż 350 milionów osób. To rzeczywiście zatrważające dane i mam wrażenie czasami, że chyba społeczeństwo nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest to aż tak, no myślę, tak jak powiedziałam, zatrważające. Dziewczynki, a wy przyznacie, że coraz więcej słyszy się o depresji? Cóż, depresja przede wszystkim jest uznawana za jedną z chorób cywilizacyjnych. Jest to niezaprzeczalny fakt, że przez rozpowszechnianie się depresji, na przykład w internecie, czasami przestaje brać na poważnie. Nie zmienia to jednak faktu, że depresja dalej jest bardzo poważną chorobą, dalej jest rozpowszechniana wiedza o niej, ale mam wrażenie, że to nie zawsze wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziewczyny, a wy zgadzacie się z koleżanką? Zgadzam się, ponieważ myślę właśnie, że depresja jest to temat przez media czasami trochę bagatelizowany, ponieważ gdy widzimy też wśród nawet naszych kolegów czy koleżanek nadużywania tego słowa depresja, przestajemy być na to wrażliwi, na tą chorobę. I możemy właśnie zaobserwować, że obecnie widzimy dużo młodzieży samotnej, która wydaje się nie mieć w ogóle znajomych, wydaje się być pozostawiona samej sobie i zamiast właśnie zwracać uwagę na takie osoby, to wydaje nam się, że mogą na przykład udawać, mogą coś symulować i myślę, że powinniśmy zacząć brać tą depresję na poważnie. Dziękuję. To rzeczywiście bardzo trafne, co powiedziałaś. Mówisz, że tylko i wyłącznie media bagatelizują, ale czy społeczeństwo też nie bagatelizuje? Mam nadzieję, że podczas dzisiejszego spotkania uda nam się właśnie rozwiać, jeśli nie wszystkie, to chociaż część tych informacji. Prawdą jest, że niezwykle ważna jest znajomość przyczyn depresji, bo ta wiedza pozwala zwiększyć swoją czujność i wydaje mi się, że w miarę potrzeb, jeżeli na przykład rodzic, czy nawet nauczyciel, czy tak jak tutaj pani pedagog, jeżeli dostrzegamy, jeżeli znamy właśnie te przyczyny, to jesteśmy w stanie jak najszybciej skierować dziecko czy nastolatka pod opiekę specjalisty. Tutaj częściowo zostało powiedziane, z czym nam się kojarzy depresja, ale może jeszcze jakieś inne skojarzenia. Czy to tylko takie odosobnienie, na przykład, że młody człowiek jest odosobniony, nie chce się spotykać ze swoimi rówieśnikami? Czy to tylko to?
Wydaje mi się, że jest to spowodowane nie tylko tym, że nie chcemy się spotykać i nie brać w ogóle, uczestniczyć w tych kontaktach międzyludzkich, ale jest to też spowodowane samymi nami, tym, co się dzieje w naszych głowach, tym, o czym myślimy. I niekoniecznie może się to odbijać na kontaktach międzyludzkich, bo osoba chora na depresję może mieć super kontakty z ludźmi, może być osobą społeczną, a jednocześnie sama przeżywać w środku siebie taki bunt odnośnie swojej osoby i nie może siebie po prostu odnaleźć. Czy chcesz powiedzieć, że taka osoba świetnie potrafi udawać? Wydaje mi się, że tak. Czyli nakłada maski w zależności od sytuacji, a wewnątrz dzieje się dramat, tak? Dokładnie. Mamy tutaj też uczennicę z pierwszej klasy. Jak to wygląda, kiedy przekroczyłaś mury zespołu szkół? Czy na przykład patrząc na takie tłumy osób, myślisz sobie, dostrzegasz takich odosobnionych uczniów? Nie wszyscy są przecież twoimi kolegami. Czy myślisz, że takie na przykład zagubienie spowodowane wejściem w nowe środowisko, do nowej klasy, do nowej szkoły, gdzie nowi nauczyciele, nowi koledzy, koleżanki, czy może to być przyczyną, ja nie mówię od razu, że depresji, ale przyczyną na przykład takiego poczucia osamotnienia, a może nawet załamania? Jak ci się wydaje? Przede wszystkim uważam, że wejście w nowe środowisko jest bardzo trudnym przeżyciem dla każdego, niezależnie od tego, czy jest to osoba młoda czy starsza. Wydaje mi się, że kiedy przechodzę korytarzami szkoły, nie widzę osób bardzo odosobnionych. Większość zazwyczaj rozmawia z kolegami, koleżankami, na różne tematy. Wydaje mi się, że wiele jest osób, które, tak jak powiedziały wcześniej koleżanki, mogą udawać, co sprawia kłopot w rozpoznawaniu depresji. To prawda, w rozpoznawaniu tego schorzenia i rzeczywiście mogą udawać. A może rzeczywiście większość nastolatków jest szczęśliwych i oby. Ale zastanówmy się wspólnie, czy depresja może dotknąć każdego? Jak myślicie? Obserwujecie, jesteście uczennicami szkoły średniej, więc tak naprawdę, czy depresja może dotknąć każdego? Moim zdaniem depresja jest chorobą, która zdecydowanie może dotknąć każdego. W zależności od tego, jak ktoś został wychowany, w jaki sposób ukształtowała się jego psychika, tak właśnie mogą na niego oddziaływać pewne sytuacje, pewne bodźce. Na każdego całkowicie inny sposób, który często wkładamy w siebie, w czyjeś buty i nie bierzemy pod uwagę tego, że to, że my reagujemy na coś obojętnie, to, że po nas coś spływa, to nie znaczy, że tak samo zareaguje druga osoba, bo ją to może naprawdę dotknąć i może się zrobić przykro, ona potem może się tym zadręczać. Bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo my Polacy, tak myślę, mamy taką skłonność do takiego generalizowania, prawda? Brania wszystkich pod wspólny mianownik, a rzeczywiście każdy z nas jest inny i każdy odczuwa coś innego. Ale może zanim jeszcze będziemy rozmawiać, to bardzo bym poprosiła teraz panią pedagog o doprecyzowanie, czym tak naprawdę jest depresja. Bo tak jak mówicie, tyle się o tym mówi. Może czasami używamy tych słów tak nad, po prostu za dużo, ponad. Właśnie bardzo proszę o wyjaśnienie. Depresja w rozumieniu medycznym jest chorobą, tak samo jak na przykład cukrzyca. W międzynarodowej klasyfikacji epizod depresyjny charakteryzowany jest jako obniżony nastrój lub spadek zainteresowania czynnościami, które występuje przez większą część dnia, prawie codziennie, przez co najmniej 2 tygodnie. I wśród takich głównych objawów, które występują, możemy zaliczyć problemy z koncentracją, poczucie winy, poczucie bezwartościowości, poczucie beznadziei, nawracające myśli samobójcze, zmiany apetytu, zmiany snu, spowolnienie lub pobudzenie psychoruchowe, zmęczenie i brak energii. Ale należy tutaj zwrócić uwagę, że u nastolatków te objawy mogą różnić się od objawów, które występują u osób dorosłych. I tutaj właśnie wśród młodych ludzi
bardziej widoczne jest rozdrażnienie i drażliwość. Młody człowiek może popaść w złość czy rozpacz, czasem przejawia wrogość wobec otoczenia, ale też przede wszystkim może wystąpić utrata zainteresowania czynnościami, które wcześniej interesowały takiego młodego człowieka. Czyli tak naprawdę, kiedy słucham właśnie tych wyjaśnień, to tak sobie przypominam swoich uczniów z lekcji i rzeczywiście czasami brak, zaburzona koncentracja. My mówimy o danym utworze, na przykład uczeń jest myślami zupełnie w innym miejscu. To się zauważa. Ja rozumiem, że od razu no nie możemy, wiadomo, że są różne przyczyny, każdy ma prawda, przeróżne dni i nie możemy od razu stwierdzać, bo to zresztą nie my jesteśmy fachowcami, ale co mielibyśmy zrobić na przykład my, nauczyciele, kiedy dostrzegamy takiego ucznia? Na przykład porozmawiać z nim, czy może zaproponować właśnie taką wizytę u pedagoga, bo rzeczywiście w tym roku nie mamy psychologa w szkole. Jak to wygląda? Bo w tamtym roku na przykład był psycholog. I czy powiedzmy uczniowie, którzy mieli takowe problemy, powiedzmy, mówiąc tak bardzo ogólnie, czy zgłaszali się sami na przykład do psychologa? Czy ma pani taką wiedzę? Tutaj odpowiadając na pani pierwsze pytanie, co należy zrobić? Tutaj bardzo ważne jest, żeby nauczyciel od razu porozmawiał z uczniem. Jeżeli widzi taki problem, jeżeli widzi, nie wiem, łzy w oczach dziecka, widzi, nie wiem, problemy z koncentracją, żeby porozmawiał z nim i zaproponował wizytę u pedagoga. No, w tamtym roku był psycholog, co było bardzo fajne dla szkoły. I owszem, zjawiali się młodzi ludzie do psychologa. Niemniej jednak w dalszym ciągu istnieje taka obawa wśród młodych ludzi, że jednak będę zauważony, że ktoś się będzie ze mnie śmiał. Jest lęk przed pokazaniem tego, że ja mam problem. Ten problem jest bardzo często ukrywany i przed rówieśnikami i nawet przed rodzicami. Dlatego ważne jest, żeby nauczyciel zobaczy, że taka sytuacja gdzieś tam się pojawiła, niefajna u ucznia, żeby od razu zareagował i zaproponował właśnie wizytę. No, w tym momencie jest tylko pedagog u pedagoga w szkole. Bardzo dziękuję za ten głos. Ja jeszcze powiem z własnego doświadczenia, że rzeczywiście miałam kilka lat temu taką sytuację i zaproponowałam uczniowi wizytę. Mówiłam, że prawda, w poradni jest również psycholog, ale może do pedagoga, i uczeń zgodził się na to, żeby zejść, porozmawiać. Co więcej, sam potem przyznawał, dziękował i mówił, że te rozmowy, te spotkania z pedagogami, że bardzo wiele mu pomogły. Także musimy reagować, bo to jest chyba nasz obowiązek. Ale jeszcze wrócę też do tego, co pani powiedziała i chciałam was, dziewczyny, też dopytać. Jak to jest? Bo wydaje mi się, że moje pokolenie, czy nawet jeszcze starszych osób, uczymy się tego, żeby nie uciekać się do takiego schematu, że to jest właśnie coś gorszego. Niby człowiek sobie tłumaczy, że przecież czy depresja, czy wizyta u psychologa. Ja ostatnio nawet usłyszałam takie sformułowanie, że posiadanie swojego własnego terapeuty jest bardzo modne. I no, myślę, że sensowne jak najbardziej, bo gdybym miała jakikolwiek problem i miała swojego osobistego psychoterapeutę, z każdym problemem mogłabym się zwrócić. Ktoś by mnie rozgadał, mówiąc kolokwialnie, ale fachowo, prawda, udzielił konkretnych wskazówek. Byłoby cudownie. A wydaje mi się, że młodzi ludzie, przynajmniej z moich obserwacji, nie mają z tym problemu, że mówi pani, że nie każdy chce. Nie można bać wszystkich pod jeden, pod wspólny mianownik, ale wydaje mi się, że młodzi ludzie mimo wszystko są na tyle otwarci, mają niesamowitą wiedzę i myślę, że tutaj też internet pomaga, że udają się do tych terapeutów, idą do psychologa, idą do pedagoga, szukają pomocy. Czy tak jest, czy ja się mylę? Wydaje mi się, że obecnie wśród wielu młodych ludzi to się już zmienia, że właśnie podejście do samych psychologów traktuje się już nie jako, powiedzmy, kogoś, kto tam będzie nas słuchał, tylko psychologów zaczyna traktować się faktycznie jak lekarzy, którzy będą w stanie wyleczyć nas z danego problemu. I też młodzi ludzie, wydaje mi się, że im więcej się też mówi o tym w różnych jakichś spotach czy filmach w internecie, widzimy, że właśnie, że to nie powinien być żaden powód do wstydu. Bo pójście do psychologa to jest zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, a często też fizyczne. I wydaje mi się, że młodzi ludzie coraz więcej zdobywają coraz większą świadomość,
na ten temat i przestaje to już być taki ten temat tabu. I bardzo dobrze, że tak jest. Dziewczyny, zgadzacie się z wypowiedzią waszej koleżanki? Ja myślę, że zdecydowanie mogę się z tym zgodzić, aczkolwiek moja koleżanka powiedziała jedną bardzo ważną rzecz, że młodzi ludzie przestają się wstydzić chodzić do psychologa. I ja myślę, że tutaj to jest kluczowe, dlatego że dlaczego oni w ogóle zaczęli się wstydzić? Ważne jest to, że społeczeństwo przez tak długi okres czasu postrzegało lekarzy zdrowia psychicznego jako kogoś, no... Innego, powiedzmy. Innego, tak, dokładnie innego. Osoby, które chodziły do psychiatrów, do psychologów, to były osoby chore, ale w inny sposób chore. Myślę, że takie słowo jak wykluczone kiedyś, bo teraz uważam, że bardzo dobrze, że zaczynamy traktować, tak jak powiedziałaś, lekarzy zdrowia psychicznego jak każdego innego lekarza, ludzi, fachowców, którzy mają nam pomóc. I tak jak powiedziałyście, żeby lepiej się nam żyło. Ale wróćmy jeszcze do naszej depresji. W grupie ryzyka zachorowania na depresję niewątpliwie znajdują się dzieci, które wychowują się w złych warunkach domowych, cierpiące z powodu deficytu uwagi, miłości, ale też te, u których na przykład stwierdza się nawet czasami jakąś ekspozycję na maltretowanie czy przemoc. Kolejną grupą czynników, które zwiększają ryzyko depresji, ta grupa jest związana z wystąpieniem w życiu dziecka jakiejś sytuacji trudnej. Powiedziałabym, że traumatycznej, bo to jest chyba sensowniejsze określenie. I w tym wypadku, oceniając ryzyko wystąpienia zaburzeń emocjonalnych, należy wziąć pod uwagę zasoby, czy to dziecka, czy nastolatka, bo jeżeli byłoby to wsparcie rodziny czy osób najbliższych, to też ten sposób radzenia sobie z tą sytuacją trudną, czy czas trwania takiej sytuacji, myślę, że też wyglądałby inaczej. I przykładami takich sytuacji trudnych mogą być na przykład czy śmierć w rodzinie, czy wypadek, czy separacja, czy nawet rozwód rodziców, czy nawet czasami pojawienie się młodszego rodzeństwa, czy kiedy rodzeństwo się starsze wyprowadza z domu, a nawet zmiana klasy czy szkoły, czy nawet czasami powtarzanie tej klasy, bo różnie w życiu bywa. Słyszałam też kiedyś o takim fakcie, kiedy dziecko odkryło własną adopcję, żyło w takiej niewiedzy i to było dla niego sytuacja traumatyczna. I w sumie nie ma się co dziwić. I wszystko tak naprawdę też wiąże się z tym, jakie czynniki występują po stronie dziecka. Czy na przykład do tych czynników mogą należeć deficyty poznawcze, kłopoty z czytaniem, z pisaniem, ale też może być na przykład ADHD. I tak naprawdę rzeczywiście myślę, że tutaj nie możemy oceniać, nie wolno nam absolutnie, bo jeżeli nawet patrzymy na takie osoby, to ewentualnie możemy cokolwiek zasugerować. Ale dziewczyny, jak wy odnosicie się do tych badań, odnosicie się do tej wiedzy, która pojawia się w internecie, w mediach? Jak wy postrzegacie to okiem młodego człowieka? To trzeba na pewno powiedzieć, że każdy człowiek jest inny, każdy ma swoje potrzeby i każdego urazi coś innego. Te badane osoby, to faktycznie jest to prawda, ale również są też odskocznie od tych, te wyjątki. Myślę, że ja jestem doskonałym przykładem takiego wyjątku, ponieważ u mnie w domu nigdy nie było ciężkiej sytuacji, która mogłaby spowodować u mnie właśnie tą chorobę, a leczyłam się na depresję 3 lata i to u terapeuty. Miałam również fobię społeczną i mogło być to powiązane, ta właśnie fobia społeczna, banie się ludzi, właśnie skutkiem tego mogła być właśnie występowalność tej depresji. Czyli niekoniecznie rzeczy, które dzieją się w domu i to, jak ludzie na nas wpływają, tylko jeszcze inne poprzedniki właśnie tej choroby. Cieszę się, że o tym mówisz, bo miejmy nadzieję, że nawet jeżeli nie jeden młody człowiek usłyszy, czy nawet starszy, to pomoże osobom młodszym, które znajdują się w rodzinie, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Dziewczyny, a jak wy to postrzegacie? Dziękuję za ten głos, bardzo ważny głos. Wydaje mi się, że do przyczyn depresji możemy też zaliczyć życie w takim ciągłym biegu. Już obecnie nie dajemy w ogóle sobie przestrzeni na samych siebie. Nawet jak czasami właśnie sobie siedzę
i widzę, jak cały czas tutaj gdzieś używam telefonu, tutaj cały czas w tle telewizja. Jesteśmy tak przebodźcowani czynnikami z zewnątrz, że nie mamy czasu właśnie na przemyślenie tego, co naprawdę czujemy. Jeszcze jak do tego dołożymy na przykład jakieś złe oceny, jakieś przykre sytuacje ze szkoły i jeszcze czasami możemy odsłyszeć od starszych pokoleń nie przejmuj się, albo inni mają gorzej, to czujemy się w tym wszystkim bardzo samotni i wydaje mi się, że tak w środku zaczyna właśnie nam rosnąć taki coraz większy wewnętrzny ból i co może przerodzić się w depresję. Czyli taki ból istnienia, który rzeczywiście jest znany tylko tej osobie, która cierpi tak naprawdę. Dziękuję. Ja też jestem zdania, że bardzo często pomijane są inne środowiska, bo pamiętajmy, że dzieci nie obracają się tylko i wyłącznie w środowisku rodzinnym. Dzieci obracają się również w szkole i o tym się bardzo nie mówi, ale ja na swoim przykładzie powiem, że sama również podzielam niestety to bardzo przykre doświadczenie i sama również chodziłam na terapię, bardzo długą terapię związaną z depresją, zarówno do psychologa, jak i psychiatry. I naprawdę pójście do szkoły średniej było dla mnie tak bardzo przełomowym i cudownym doświadczeniem, że ja w końcu doświadczyłam takiego naprawdę dobrej, zdrowej relacji nauczyciel-uczeń, gdzie ja w końcu nie byłam gnębiona. Może to za mocne słowo, ale czasami też, tak jak powiedziałaś, różnie się człowiek czuje w nowym środowisku i myślę, że mamy czasami takie, zresztą mamy prawo do tego, że z jednymi wolimy przebywać, z innych po prostu tylko tolerujemy. Ale rzeczywiście, i tutaj się z wami zgodzę, że nam, z osobom starszym, wydaje się, że jak dzieci są zaopiekowane, mają pieniądze i mają co jeść, w co się ubrać i tak dalej, to mają wszystko i są zadowolone. Okazuje się, że też miewają, szanowni państwo, problemy, że też mają, borykają się z różnymi dylematami. Pani pedagog, chciałam zapytać, czy czynniki genetyczne mają jakikolwiek wpływ na to, czy dana osoba na przykład będzie cierpiała na tę dolegliwość, czy też nie? Tak, badania jednoznacznie dowodzą, że bez wątpienia depresja może mieć podłoże genetyczne, co oznacza, że może być dziedziczona w rodzinie. To znaczy, jeżeli jakiś członek rodziny ma depresję, jest zwiększone ryzyko, że młody człowiek również na tą depresję będzie cierpiał. Ale aktualnie przyjmuje się tezę, że za występowanie depresji odpowiada występowanie kilku czynników naraz. Czynników biologicznych, czynników psychologicznych i środowiskowych, o których tu właśnie powiedziała koleżanka. Czyli rzeczywiście to, tak jak widać, zjawisko złożone. Powiem wam, że tak podczas tej naszej dyskusji zastanawiam się, jak można i czy w ogóle można pomóc dziecku, pomóc nastolatkowi, u którego podejrzewamy stan depresyjny. Bo już tutaj mówimy, że rozmowa, odesłanie do psychologa, pedagoga pod warunkiem, że chce. Ale właśnie, jak to się powinno odbywać? Słuchajcie, przecież nie podejdziemy do nikogo, nie powiemy, wydaje mi się, że masz depresję i co dalej? Wszystko, chyba zgodzi się pani też ze mną tutaj, że wszystko trzeba robić bardzo delikatnie. Ale jak? Dziewczyny, macie jakieś pomysły? Wydaje mi się, że warto nakierować chorą osobę na takie, powiedzmy, odpowiednie tory, że depresja to jest właśnie ta choroba i nie ma się czego wstydzić. I wydaje mi się, że też może właśnie, jeśli chcemy pomóc konkretnej osobie, to nie zwracać się do niej od początku, jakby żeby ona wiedziała, że my wiemy, że ta osoba może mieć depresję, ale tak delikatnie, żeby nie poruszać tego tematu, ale na przykład przypadkowo powiedzieć coś, że coś jakieś o depresji, jakieś, na przykład jak można pomóc osobie chorej w depresji. Jakieś niby ciekawostkę, ale jakoś poruszyć ten temat delikatnie i może ta osoba w wyniku tego zacznie dopatrywać, jakoś doszukiwać się ukrytego sensu i może w ten sposób ona też sama zacznie poszukiwać informacji w internecie, może uda się do psychologa. Może to będzie właśnie początek
drogi do leczenia. Do rozwiązania problemu. Czy zgadza się pani z tym, co powiedziała tutaj koleżanka? Tak, zgadzam się z tym całkowicie, ale ja mam jeszcze taki jeden pomysł. Wydaje mi się, że jeżeli młody człowiek widzi, że kolega czy koleżanka ma problem, że zmieniło się jego zachowanie, że jest bardziej wyobcowany, może smutny, może taką sprawę zgłosić do wychowawcy bądź od razu do pedagoga. Wtedy my, wiedząc, że taka osoba, no coś jej dolega, tak, możemy się przyjrzeć temu i zaaranżować spotkanie z pedagogiem czy z wychowawcą tak, żeby ten uczeń nie wiedział, że ktoś o tym poinformował i będziemy w stanie może, miejmy nadzieję, pomóc takiemu młodemu człowiekowi, chociażby przez rozmowę, a później przez pokierowanie do odpowiednich osób, bo rozmowa to oczywiście za mało. Depresja, wiadomo, jest chorobą, którą trzeba leczyć. Jest konieczne spotkanie z psychologiem, jest konieczne spotkanie z psychiatrą i jest konieczne spotkanie z psychoterapeutą. Dziękuję, to bardzo ważne, co pani mówi, ale wiemy też, jak można powiedzieć, że okrężną drogą, tak nieco w białych rękawiczkach, ale nakierować taką osobę zagubioną na właściwe tory, prawda? Bo tak to wygląda. Przede wszystkim najważniejsze jest, żeby młoda osoba zdała sobie sprawę z tego, że ma problem, że cierpi na depresję. To jest pierwszy krok do tego, żeby móc takiej osobie pomóc. Jeżeli taka osoba zda sobie sprawę, tak, mam problem, coś się ze mną dzieje niedobrego, będzie w stanie podjąć taką decyzję, tak, chcę iść do psychologa, tak, chcę iść do psychiatry, chcę podjąć leczenie, ale musi być ta zgoda wewnątrz tak młodego człowieka, bo na siłę nic nie zrobimy. Dziękuję bardzo. To rzeczywiście ważne, co tutaj mówi pani, ale też co dziewczynki mówią. Rzeczywiście, chciałam jeszcze was dopytać, bo czasami też tak słyszymy, jak dorośli mówią, że weź się w garść, zmobilizuj się wreszcie, albo na przykład jak tak dalej pójdzie, to nie zdasz do następnej klasy. Czy to w ogóle ma sens, kiedy mówimy do osoby chorej? Jak wam się wydaje? Czy absolutnie? Czy to jest, przynosi zupełnie odmienny efekt? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jeżeli coś jest powtarzane w kółko, to po jakimś czasie traci moc. To znaczy, jeżeli będziemy przez cały czas powtarzać, używać argumentów takich jak weź się w garść, bo nie przejdziesz do kolejnej klasy, to po jakimś czasie osoba, do której to mówimy, nie przejmie się naszymi słowami. Powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, jak przekazać tej osobie, żeby coś do niej dotarło. Nie możemy założyć, że jeżeli powiemy coś jednej osobie, druga odbierze to tak samo. Dlatego trzeba zastanowić się, w jaki sposób dotrzeć do tej osoby, żeby pokazać jej, jaki jest problem. Dziękuję, to bardzo ważne. Wszystko, co dzisiaj tutaj zostało powiedziane, jest naprawdę bardzo istotne. Czyli jednak unikać takich słów, tak? Tak, jak najbardziej, bo wydaje mi się, że takie słowa wręcz zniechęcają. Bo jeśli my będziemy komuś cały czas w kółko powtarzać, że weź się garść, nie zdasz, no to ta osoba faktycznie w to uwierzy, że ona nie da rady, ona nie zda, ona się nie weźmie w garść, ona nic nie osiągnie. Często się tak mówi, że jeśli czegoś nie zrobisz, albo właśnie jeszcze zachęcanie dzieci, jeśli na przykład nie posprzątasz pokoju, nie zjesz nic na przykład słodkiego. Taki absurdalny trochę przykład, ale na tej podstawie to działa. Czyli raz, drugi, trzeci posprząta faktycznie ten pokój, żeby zdobyć tą nagrodę, tak? Ale jeśli będzie cały czas w kółko sprzątać ten pokój, ta nagroda się znudzi, ona się zniechęci i to do niczego tak naprawdę nie doprowadzi. Czyli jednym słowem, unikajmy sformułowań tego typu, a powiedzcie mi w takim układzie, zamiast tych komunikatów, to jak formułować te myśli, te właśnie, jakie komunikaty kierować do takich osób, u których podejrzewamy depresję? Ja myślę, że przede wszystkim warto jest cały czas uświadamiać tą osobę, że my przy niej jesteśmy, że my ją wspieramy, że my wiemy, że będzie ciężko, ale my jej nie opuścimy. Najważniejsze jest to dawanie nadziei takiej osobie, że będzie okej, że przyjdą te dobre czasy, że wszystko da się zrobić, że wszystko da się wyleczyć, że ta choroba nie musi z nią zostać na zawsze. A często samobójstwo, do którego prowadzi depresja, to nie jest jedyne wyjście. Oczywiście, że tak. Więc jak najbardziej, skoro jesteśmy, to działajmy.
Czyli wysyłanie tych komunikatów, mówienie, że jesteśmy tutaj po to, żeby cię wspierać, że możemy powiedzieć, że widzę, że ostatnio trochę gorzej ci idzie, ale co mogę zrobić dla ciebie, aby ci pomóc? Rozumiem, że jest ci ciężko, chociaż nigdy do końca nie wejdziemy przecież, tak jak powiedziałaś wcześniej, w buty tej osoby, ale nie wiem, po którymś takim komunikacie to dociera do takiego człowieka, że jednak ma obok kogoś, kto chce mu pomóc. Czy tak jest? Wydaje mi się, że właśnie gdy będzie powtarzać się taka pomoc, że osoba chora będzie widziała, że powiedzmy mija miesiąc, dwa, trzy, wciąż ta osoba pozostaje przy nas, będzie miała takie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa, że nieważne co się stanie, ta osoba będzie z nami. I też myślę, że niezwykle istotne są różnego rodzaju małe, wręcz drobiazgowe czyny. Na przykład wydaje mi się, że jeśli osoba chora, lub nawet jeszcze nie chora, ale w złym nastroju, będzie sobie siedzieć w samotności w swoim pokoju, a bliska osoba przyjdzie, zrobi herbatę, nawet nie musi niczego mówić, ale usiądzie i będzie dawała znać, że jest, że w razie czego jest chętna i otwarta na rozmowę, to na pewno będzie poprawiać, może jeszcze nie będzie w pełni świadoma, ale myślę, że już będzie czuć, że naprawdę będzie ktoś cały czas przy tej osobie. Rzeczywiście, czyli takie małe kroki podjąć, które utwierdzą daną osobę w przekonaniu, że jednak jest ważna. Dziękuję. Chciałam teraz zapytać jeszcze panią pedagog, czy pani w swojej pracy spotyka osoby, które borykają się z depresją? Niestety tak. Ogólnie można powiedzieć, że stan zdrowia psychicznego młodych ludzi jest bardzo, bardzo alarmujący. U młodzieży coraz częściej można zaobserwować poczucie bezradności, stres, nieumiejętność znajdowania rozwiązań sytuacji kłopotliwych. Również w szkole są osoby zdiagnozowane. Wiem, że one się leczą, wiem, że chodzą na psychoterapię. Jednak niestety nie wiemy o wszystkich uczniach. Nie zawsze rodzice przekazują nam takie informacje. Rozumiem, bo rodzice mogą zachować tę informację tylko tak, oczywiście. Dla siebie. A czy tacy uczniowie, czyli tak jak pani powiedziała, są zaopiekowani emocjonalnie, bo skoro może nie wszyscy, ale ci, o których wiadomo, to rzeczywiście podjęli, czy leczenie, czy mają fachową pomoc. Tak, ale bardzo ważne jest, żeby szkoła wiedziała o tym, że dana osoba jest w terapii, podjęła leczenie. Jeżeli szkoła ma takie informacje, również nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, możemy podejść do takiej osoby indywidualnie. A to wiadomo, wspiera proces terapeutyczny i taka młoda osoba może szybciej wrócić do zdrowia. Wtedy też współpracujemy z rodzicami. Myślę, że to bardzo pomaga młodemu człowiekowi. A jeszcze chciałam zapytać, dziękuję ślicznie, ale chciałam też jeszcze dopytać tutaj właśnie dziewczynki. Jak wam się wydaje, bo tak różnie się słyszy, ale czy na przykład wiara? Czy wiara pomaga młodemu człowiekowi, który właśnie jest dotknięty tym schorzeniem? Jak wam się wydaje? Nieważne jaka wiara, ale wiara w cokolwiek zdecydowanie pomaga, ponieważ ona pozwala nam wytoczyć tor, jakim będziemy podążać. Ona pozwala nam przyjąć wartości, jakie będziemy wyznawać. Ona pozwala nam przyjąć pewien sposób myślenia, który wyznacza nam drogę, dzięki której dużo łatwiej idzie nam się przez życie. Nieważne, czy to jest islam, nieważne, czy to jest chrześcijaństwo, nieważne, czy to jest nawet ateizm. Te poszczególne wyznania mówią nam, w jaki sposób kroczyć przez to życie. I w pewien sposób, kiedy my jesteśmy pogubieni, bo depresja to też prowadzi do pewnego rodzaju pogubienia się. Wiara to jest to nasze światełko w tunelu. A może przede wszystkim zagubienie, tak bym to nazwała. I rzeczywiście, ale mówisz tutaj o wierze. Mówimy chrześcijaństwo chociażby, bo myślę, że może pomóc, chociaż w pewnym stopniu. Ale też wiara w drugiego człowieka, bo tak jak tutaj powiedziały wcześniej dziewczyny, że ktoś pojawia się, ktoś wyciąga pomocną dłoń, kiedy człowiek jest na dnie. Także
Bądźmy chyba takimi bacznymi obserwatorami. A jeszcze chciałam was dopytać, czy waszym zdaniem pandemia miała wpływ na nasilenie się depresji? Zdecydowanie się z tym zgodzę, ponieważ sam fakt, że byliśmy otoczeni z każdej strony negatywnymi informacjami, do tego możemy dodać odosobnienie, nawet lekcje zdalne odbywały się często w samotności. Jeśli ktoś nie ma rodzeństwa, to siedział 8 godzin sam przed komputerem, gdzie pewnie nie zamienił nawet słowa z nikim. I jeszcze cały czas właśnie byliśmy otoczeni wśród tych negatywnych opinii. Cały czas coś negatywnego się działo wokół nas i myślę, że to spotęgowało tą depresję. Baliśmy się o własne zdrowie, to prawda. Czy pani pedagog też podziela to zdanie, że depresja wpłynęła na nasilenie się depresji? Przepraszam, czy pandemia wpłynęła na nasilenie się depresji? Myślę, że tak i to też pokazują badania, że właśnie stan odosobnienia, brak kontaktu z rówieśnikami ma wpływ na takie epizody depresyjne i to niestety ciągle jeszcze jest z nami. My dopiero powolutku z tego wychodzimy. Młodzi ludzie na nowo uczą się kontaktować. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. I to jest najważniejsze, szanowni państwo. Ale tak jak patrzę na to wszystko, tak jak słucham tego wszystkiego, to też dochodzę do takiego wniosku, że chyba ważne jest, żeby taki nastolatek, czy nawet dziecko nieco starsze, mogło samo zadecydować, kiedy zechce powiedzieć o tej swojej depresji, o smutku. I wtedy, ale rozmawiać. Ale chodzi o to, żeby rodzice, nauczyciele, ale też wy, jako koleżanki, koledzy, żebyście patrzyli na swoich towarzyszy, żeby patrzeć na swoje dzieci, żeby patrzeć na osoby, które znajdują się gdzieś w pobliżu. Pozwolę sobie tutaj przedstawić kilka telefonów zaufania. W naszej szkole są realizowane przeróżne projekty profilaktyczne i rzeczywiście projekt Mądre Głowy, na przykład mamy antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji, który jest czynny w środę i w czwartek od 17 do 19. Kierunkowy 22 594 91 00. Ale też, szanowni państwo, chociażby telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna od poniedziałku do piątku od 17 do 20, 22 kierunkowy, 425, 98, 48. Są też młodzieżowe telefony zaufania, czynne od poniedziałku do piątku od 15 do 19, 19, 288. Myślę, że jeżeli dobrze poszukamy, chociażby nawet w internecie, to znajdziemy źródło, miejsce, które jak najbardziej wskaże nam odpowiedni tor. Chciałabym, żeby każdy z nas pamiętał, że jeżeli naprawdę chcemy pomóc i aby skutecznie wspierać osobę z objawami depresji, ważna jest taka świadomość, że mamy do czynienia z poważną chorobą, tak jak tutaj zostało już wielokrotnie powiedziane, a nie tylko z przejawami jakiegoś niedostosowanego zachowania. Zauważając problem, postarajmy się spojrzeć na sytuację takiego dziecka, czy nastolatka, czy nawet osoby dorosłej z jego perspektywy, co z pewnością ułatwi nam nawiązanie kontaktu i wybranie tej właściwej, odpowiedniej strategii pomocy. Bardzo chciałam podziękować dzisiaj pani pedagog, że swoim głosem w tej rozmowie uświetniła, doprecyzowała wiele tak trudnych zagadnień. Dziękuję wam, drogie dziewczyny, za to, że podzieliłyście się swoimi spostrzeżeniami, bo to, co widzicie wy, niekoniecznie dostrzegamy w pełnym obrazie my, osoby dorosłe i my jako nauczyciele. Inaczej dziecko się też zachowuje na lekcji, a inaczej dziecko się zachowuje, tak jak mówicie, w waszym towarzystwie. Szanowni radiosłuchacze, cieszymy się, że możemy dyskutować na różne tematy, zarówno te przyjemne, jak i te trudne, ale dochodzimy do wniosku, że warto rozmawiać i mamy nadzieję, że państwo się z nami również zgadzają.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do udziału w tym spotkaniu. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną audycję już za miesiąc. Do usłyszenia.